Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku trudnej gry, czyli Woody Woodpecker. Moi drodzy, moi mini, stwierdziłem, że zacznę od nowa tak jakby ten poziom i spróbujemy go przejść za jednym zamachem w całości. Niestety słuchajcie, światło będzie tragiczne, ponieważ już jest taka pora, że dosyć szybko robi się widno, Boże, masło maślane. Czekajcie, zdążę dotrzeć do pyromochronu? Zdążę. Niestety, jak widzicie, kolor kamery jest troszkę dziwny, tak jak już mówiłem, no bo jak wiecie, już było przestawienie czasu i też się robi po prostu szybko. Znaczy, długo jest widno, a ja to nagrywam dosyć wcześnie, nie? Tylko czy kamera jest dobrze ustawiona? Chyba jest okej. Ale ja to postaram się jakoś zrobić. I słuchajcie, stwierdziłem, że zrobimy to jeszcze raz. Ja już mniej więcej wiem, co, jak, gdzie, kiedy i o której za ile trzeba tutaj zrobić. A jak widzicie, mam też 22 życia, więc myślę, że pójdzie nam spoko i szybko. Co prawda oczywiście, no, jest to nadal wkurzająca gra, bardzo wkurzająca, bo w większości wypadków się pierdzieli strasznie i jest wkurzająca do granic po prostu możliwości, ale myślę, że... Kurde, no! Myślę, że dam radę, chociaż nie wiem, czy dam radę, bo... A, czekajcie, wiecznie zapominamy, słuchajcie, żeby zdjąć myszkę z ekranu. No nie wiem, jak nam pójdzie, naprawdę nie wiem, nie wiem. Gdzie jestem? No kurde! O ja pierdziele, ja nie umiem w to walczyć, naprawdę walka w Woodim jest bardzo, bardzo dziwna i po prostu, no nie wiem, no ja próbuję z tymi dziadokami małymi, żółtymi kurakami się bić, walczyć, o, dobra, zabiliśmy go, okej, okay, dobra, pykło. Natomiast wiem już mniej więcej, jak to wszystko przejść, więc myślę, że nie będzie problemu. Duchy, chuchy, wiem, że też możemy zabijać, ale darujmy sobie to. Dobra, raz, dwa, trzy. Aha, dobra, to wystarczyło, okej. Okay. No i teraz jak tutaj zlamię, to będzie tragedia. Czekajcie, tutaj w sumie chyba mogę użyć... O, właśnie, możemy użyć Enter. Hop! O, dobra, dałem radę. Tam mamy dolara, po którego oczywiście się dostaniemy, bo słuchajcie, przed odcinkiem grałem dwukrotnie w tą fantastyczną grę, która się zwie oczywiście Hazard. I po prostu udało mi się dosyć fajnie dwa razy, czy nawet trzy razy pod rząd ogarnąć życie, więc słuchajcie, no jedno już straciliśmy, niestety, ale tak działa Woody i nic z tym nie zrobimy. Teraz jest mój ulubiony po prostu element, w którym oczywiście pewnie zaraz zlamię, spadnę i będzie po życiu. Chyba że się jakoś Wojciech ogarnie i da radę. Okej, okay, tu żeby... Tak. 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 To co lubimy, spadamy. Słuchajcie, ja się tu staram skupić jak tylko... Nie, no co to było? Dlaczego ja tam padłem? Nie. Nie, dlaczego? Przecież to miało być takie proste, przyjemne, szybkie i... No, chociaż było szybkie. Zabiłem się po prostu. Oho. Nie do środka, nie do środka, Woody, nie do środka. Okej, okay, dobra. Teraz już widzę mniej więcej, gdzie są te wszystkie punkty, więc zobaczymy, co będzie dalej. W sumie nie pamiętam, na którym momencie my umarliśmy, więc może nie być to... Kurde, paruwo, jedna wy... So wkurzające to jest, seriously. Dobra, leży, bitch. Słuchajcie, zostało nam ostatnie W, ale przeszliśmy dalej, to jest plus. O, i teraz jesteśmy w tym miejscu, w którym pamiętacie, poprzednio miałem... no i znowu nie mogę go... Nie wiem, jak ja to robię, ale tak robię to, słuchajcie, zupełnie nieświadomie niektóre sytuacje, że na przykład, nie wiem, oni obrywają i tak dalej, to jest bardzo dziwne. Dobra, zabici. I teraz tak, tutaj z tego co wiem, możemy to otworzyć. Po prostu, ja nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłem, to jest cholernie dziwne, no ale teraz już wiem. I słuchajcie, zajęło nam to 5 minut,
A poprzednio ile nam to zajęło? Nie powiem nawet ile, bo się tylko skompromituję. Ale słuchajcie, spokojnie, nie poddaję się, jeżeli chodzi o Woody'ego. Damy radę, ale tak jak mówię, przejdziemy fabułę tylko i wyłącznie Woody'im. Nie będę się tutaj zagłębiać w te pomniejsze nasze postaci, które tam, wiecie, gdzieś są. Bo to nie, zupełnie nie o to chodzi. A nie będę się tutaj za bardzo właśnie, wiecie, no... Słuchajcie, teoretycznie bym mógł, ale... Z drugiej strony też nie za bardzo mi się niestety, bądź też niestety chce. Dobra, leży, bitch. Już mam naprawdę serdecznie dosyć Woody'ego i problemów z nim związanych, a czekają na nas ewentualnie inne, fajniejsze, moim zdaniem, gry w retrograniu, które mam nadzieję uda mi się jakoś odpalić. Więc myślę, że nie będziecie narzekać i nie będziecie smutni z tego powodu. Dobra, teraz... O, nope, to jest to. Tu trzeba było się położyć. Tutaj trzeba było skoczyć z tego, co pamiętam. Tu się kładziemy, dobra. Tu jest przeskok, tu jest przeskok. Do wody oczywiście, bo przecież jak żeby inaczej. I ta muzyka taka creepy. Ja wiecie co, pamiętam też, grałem w jedną grę taką, tylko nie pamiętam jak ona się nazywała, że było się pogromcą duchów. Tylko to było Ghost... To nie było Ghostbusters, to się jakoś inaczej nazywało. Dobra, i co dalej? Aha, to jedziemy dalej, tak? Oj, chyba... Nie. Całe szczęście, że zaoszczędziłem sobie tutaj dużo żyć do tego momentu, bo widzę, że to będzie bardzo trudny moment. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, jeżeli chodzi o Woody'ego, ale to, co się, wiecie, ja naprawdę, tak jak już wam mówiłem nieraz, ja naprawdę nie wiem, jakim cudem ja w ogóle... Ja chyba w ogóle tej gry nie przeszedłem. Znaczy, na pewno jej nie przeszedłem tak w 100%, w 100%. Tego to już wam od razu mówiłem i tego jestem... O, co? No i... Fajnie, dzięki, Groni. Widziałem klocka, super. Super, pogratulować. No ej, co się dzieje? Wiecie co, jak tak dalej pójdzie i ja będę tutaj ginąć, no nie chcę znowu narzekać, ale to nie o to chodzi. Ja myślę, że naprawdę, jeżeli znajdę jakiegoś trainera do tego Woody'ego, to ja po prostu sobie chyba będę dodawać życia i to będzie naprawdę 999 żyć po prostu na już, teraz i w ogóle, bo... to jest naprawdę... po prostu niewyobrażalnie trudne i głupie zarazem. Czyżbym dojechał do końca? Oczywiście, że dojechałem do końca. Patrzcie, widzicie, nie poddałem się i dałem radę. Dobra, idziemy dalej. Mamy 129, więc wydaje mi się, że zaraz będziemy tutaj jakoś kończyć to. Aha, tu jeszcze do mnie coś strzela. Super. Domyślam się, że to są duchy, które... Jezus Maria. Idę na pałę, tak na dobrą sprawę, w chwili obecnej. Aha. Jest paszczur, dobra. Teraz hop tutaj i hop tutaj. Tu jest gościu! Aha, straciłem życie, dobra. No to zaczynamy od nowa. No ale halo! Kurde. Słuchajcie, tak w ogóle nie mówiłem wam w poprzednim odcinku, ale przeglądałem sobie pełne wydania, które były w cybermyszce. Takim, wiecie... dawnym czasopiśmie z grami, ale nie mogę znaleźć tej jednej, kurczę, słuchajcie, gry, o której wam już chyba kiedyś wspominałem, albo ewentualnie wspominałem wam w przypadku K.O. I to na pewno nie było, słuchajcie, sami Suricate, bo to bym pamiętał, natomiast była jedna taka gra, którą, kurczę, pamiętam, że to było jakieś takie chodzenie takim dziwnym potworem. I się jakieś jajka czy coś w tym stylu zdobywało, już teraz nie pamiętam. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was będzie kojarzył grę, to byłbym po prostu wdzięczny prze... Nie! I Ja pierdzielę, ja nie wiem co ja robię, nie wiem, po prostu nie wiem.
One uciekają te... Dobra, leży zombiak, nice. Słuchajcie, mamy 139, jeżeli dobrze pójdzie, to zaraz skończymy ten poziom. Dobra, tu jest jakiś zeg... A co to prze... O nie, tu będzie jakaś czasuwa na stówę. No i co dalej? Halo, gro? Że tak powiem, nie wiem, co tu zrobić. Czekajcie, tu są jeszcze jakieś płytki. Nie wiem, czy one były, czy się pojawiły. Aha! I one się teraz tutaj, widzę, zmieniają. O Jezus, mogłem... Dobra. Ale słuchajcie, tu będzie ewidentny koniec, tak mi się wydaje. A to co mi dało? Aha, pozmieniała się kolejność płytek, okej. Tylko mam dziwne wrażenie, że one chyba są ruchome, prawda? Mhm, tak. Oczywiście, że tak, bo przecież jak żeby inaczej, no... No dobra, ale co teraz? Aha, i tu mamy teraz pstryczek elektryczek po środku. Dobrze, ale co mi to dało? Wcisnąć go wcisnąłem. Aha, i teraz dam się, słuchajcie, to jest żart. Dobra, nie było to jakoś mega skomplikowane, słuchajcie. Zostały mi 2 W do zdobycia. Więc myślę, że je spokojnie zdobędziemy. Wow. O nie! Rage quit. I co, od nowa? Nie, na szczęście nie, uff. Jesus. Dobra, mamy wszystko. Słuchajcie, wychodzę stąd. Wychodzę stąd. Nie chcę już tą grę. Nie chcę już tą grę. Ale słuchajcie, zajęło nam to 12 minut. Czyli widzę, że faktycznie jednak, wiecie, takie szybsze przejście wszystkiego, jakby to powiedzieć, daje naprawdę dużo i wykło dosyć fajnie. Oczywiście, że chcę zapisać grę, ale naprawdę już mam tak serdecznie dosyć tego Ubiego, a zostały, słuchajcie, tam jeszcze 4 poziomy i pewnie jakaś super hiperturbo walka z bossem albo coś innego. Natomiast, moi drodzy, my sobie to zrobimy w następnym odcinku, także jak widzicie, nie poddaję się z Woodym i cisnę dalej do przodu. Więc zobaczymy sobie, co będzie nas czekać w następnym odcinku, ale już mam pewne obawy, że może to być trudne i może to... mogę mieć duże problemy z tym, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Także słuchajcie, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, wiecie co robić. Zostawcie też suba, komentarz, pamiętajcie, że przypnę wam serduszko, bo trwa taka akcja. Więc cóż, na dzisiaj wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć, pa, pa.